Ejka, witajcie na nowej serii na moim kanale, tym razem Rising World. Jest to taki zapomniany, można powiedzieć, survival, który powstał w 2014 roku bodajże. Mamy teraz Alfę 07, można powiedzieć. Powiem wam, że to jest jeden z takich survivali, których mega chilluję podczas grania. Jestem kompletnym na razie laikiem w tą gierkę. Mam nadzieję, że się sporo nauczę, tworząc teraz tą serię na YouTubie. No i tak, stworzymy sobie nowy świat. Przy okazji też, jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał, możecie zostawić suba, będzie mi bardzo miło. Będziecie na bieżąco z odcinkami. I tak, mamy różne typy świat. Weźmiemy sobie zwykły. Weźmiemy sobie ile surowców. Weźmy może taki, gdzie jest więcej. Są jakieś jaskinie, to weźmiemy cave'y. Troszkę tam powiem wam, że grałem. No, nie jest to jakieś tam bardzo tutaj skomplikowane. Troszkę taki Minecraft, można powiedzieć, w takim świecie z ładną teraz grafiką, bo przenieśli się na Unity, więc spoko. Co tutaj mamy? Vegetation, niech będzie. No i zwierzęta. Zobaczcie, ile zwierząt jest w ogóle. Od lwów, słoni. Kurczę, no naprawdę dużo jest tutaj. Nawet nosorożec, łosie. Mega. Weźmy sobie, jaki tutaj świat. Weźmy. No dobra, niech będzie taki. Survival. Nazwijmy sobie go po prostu, nie wiem, YouTube. I ty, i tyle. Weźmy sobie, wyklikajmy, może coś fajnego będzie. No i tak, zobaczmy. Jest tutaj, tak, on powstał. Tu mamy też takie ikonki. Nie wiem, co te dwie oznaczają, ale okej. I można też grać tutaj ze znajomymi. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Wiem, co tam mniej więcej na początku trzeba, ale co dalej, to zobaczy się. Okej. No i tak to wygląda. Grafika jest naprawdę zarąbista, powiem wam. Nie mam nawet. No pokażę wam, jakie ustawienia mam, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć. To coś takiego mam. Customowe niby czanki i tak dalej. Różne tutaj. Niby na height, tu coś medium. Mówię, tam mało co tutaj, nawet w to patrzyłem, w te ustawienia. No i tak, mamy mnóstwo zwierząt. Mamy oczywiście ekwipunek. Mamy crafting. Sami zobaczcie, ile tu jest rzeczy do zrobienia. Naprawdę od zamków różnych można robić. Zobaczcie, ile tego jest tutaj. Mnóstwo. Skrzyń, drzwi. No normalnie mega jest tego dużo. Myślę, że u mnie zagości ta gierka na dłużej. Repeater jest nawet. Jakieś granaty dodali. Tak co pół roku widziałem, że jakieś aktualizacje są. Już wcześniej na tą gierkę się gdzieś tam przykowałem, tylko że były, że tak powiem, problemy z grafiką i tak dalej. W sensie, no, jak miałem kiedyś kupioną tą gierkę, to mnie strasznie grafika odpychała, bo była taka niezbyt. A teraz jest naprawdę super. Pod F zbieramy materiały. Pokażę wam, jak drzewo się tu rozwala. Mamy oczywiście picie, jedzenie. No i w ogóle nie wiem, ze 150 ludzi około gra w nią chyba teraz obecnie. Także naprawdę zapomniana jest. Liczę, że. No i też mało. Twórcy są tacy, że tak powiem, mało znani, no bo to tam jest, nie wiem, z 3 osoby, może więcej. Tam bodajże ten, co robi tą gierkę, jest chyba Niemcem. No, pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Weźmiemy sobie, uzbieramy na początek trochę drewna. Pochodzimy. Nie wiem, jak tu z odrastaniem zwierząt. Jak ktoś oczywiście coś wie, to zachęcam do komentowania. Zawsze coś tam, jakieś podpowiedzi, czy coś, jeśli macie jakieś doświadczenie z tą grą. Ogólnie gra, no, prowadzi, grałem w Rasta, w wiele innych różnych survivali. I powiem szczerze, że ta jest chyba najbardziej taka chillowa. Przeciwnicy są jacyś chyba w cave'ach, czyli w jaskiniach. Nam się przyda. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno też gra. Jakoś jak coś jest tego. Nie tak z muzyką czy z dźwiękami, to też śmiało piszcie, bo zawsze te pierwsze odcinki są takie trochę
próbą, jak to tam... No i mamy właśnie na przykład byka. Te zwierzęta są mega realistyczne, muszę przyznać, naprawdę. Nie ma co ich zabijać teraz, bo nie mamy noża nawet. O, już straciłem życie, bo skoczyłem. Tu to mamy jakieś barany, te, mówię, kozy. Barany to nie wiem, czy to są. Wiem, że trzeba uciekać przed niedźwiedziami i tak dalej. Akurat taki się dziwny świat zrespił, ale są też różne biomy. Jest ponad 14 czy ileś tych biomów. Tajgi, pustynie i tak dalej. Zejdźmy sobie tutaj na dół. Oj, trochę tracę tego życia. Trzeba, mówię, zbierać ile tu wlezie. O, kury są. O, naprawdę tutaj od groma. Tu są jakieś dziwne zwierzęta, nie wiem co to są, chyba barany czy co? Owce. No i z owcy przydałoby się zebrać wełnę. O, i mamy cave'a jakiegoś, powiem wam, że kawie. O, i to się tam aż zagłębia, no pójdę tutaj kawałek, to pokażę. I się coraz bardziej ściemnia i no, ale fajnie, nie? Światełko tutaj wpada, tak realistycznie. No to nie jest minecraftowa grafika. A powiem wam, że ja nie mam jakiegoś może super kompa, a chodzi naprawdę spoko. O, tylko już jest problem z podejściem, ale na szczęście, o, udało mi się, zrobimy sobie tu od razu schody. Myślę, że gdzieś się tutaj od razu wybudujemy, żeby mieć blisko. O. Coś mi ta postać nie chce. O, dobra. Niech podskakuje. O, tu też jest cave chyba. O, są, dobra. Także ciekawie. No i co, zaczniemy sobie może od tego. Craftingu. Od workbencha. Tutaj mamy. Od razu go zrobimy. I następne co, będziemy potrzebowali kamień. No, wybudujemy się tutaj, nie wiem co to jest. Też kamień chyba. Że całkiem spoko. Będzie na początek. No mówię, mega chillowa to jest giera. Widziałem, że ludzie od nowoczesnych budynków po zamki i tak dalej robili. Społeczność jest głównie, widziałem, niemiecko-angielska. No nie wiem skąd głównie tam grałem. Głównie to myślę, że Niemcy, bo twórcy są... przynajmniej jeden widziałem, że jest Niemcem. Zobaczymy, jestem ciekawy, jak tam inne te biomy. Widziałem, jak grałem, że to właśnie tajga była. Zawsze się coś znajdzie tutaj, mówię, do ugrania. Coś do zrobienia. No naprawdę, jak w jakimś raju, bym powiedział. Okej, wejdźmy sobie, czyli tutaj postawimy sobie tą bazę, naszą pierwszą. No i tak, tutaj też jest w ogóle różne, że tak powiem, funkcje. Ja może jak możemy to stawiać. Ogólnie strzałkami możemy bardzo różnie to stawiać. Załóżmy, że sobie tutaj to postawimy. Okej. No i tak, jak mamy to, no to możemy zrobić następne, nie? No jeszcze mi brakuje tego kamienia, o dziwo. Jeszcze będzie mi brakowało. A zaraz to zbierzemy bezproblemowo. Na przykład tutaj to sobie zbijmy i tyle. O. To też sobie zbierzemy, bo to będziemy przepalali. Zaraz wam pokażę, bo wcześniej to tylko sobie piec zbudowałem i tyle. Musimy też znaleźć jedzenie, czyli jakieś owoce, warzywa i tak dalej. Dobra, mamy to. No już wam pokazuję, jaki wielki jest tutaj piecyk, gdzie z tyłu wsadzamy tutaj na dole. Nie wiem, czy widać to. Teraz chyba widać. Zresztą będę musiał tam wsadzić jakieś drewno. O. Dobra. No i musimy... Mamy jakieś drewno? Mamy. Gdzie tu to jest? Bo się zawsze... O, z tej strony tutaj. Mówię, poznamy, mam nadzieję, to wszystko powolutku. O, musimy tak i prawym przyciskiem myszy wsadzamy to.
I teraz dopiero tutaj możemy pod piątką, bodajże tak, i F, nie, E, też nie, prawym też dodajemy, no i podjarałem to, nie, no i nie wchodzimy na to, bo już na, do góry na to, bo jak zawsze próbuję i niestety człowiek się pali, znaczy pali, no dostajemy damage, nie, dobra, no. Ciekawe ten Rising World mimo wszystko jest. Niby tutaj takie proste to, ale mega to wciąga, szczególnie ta grafika jest taka superowa. Poszukajmy tu innych rzeczy. Nie wiem jak z mapą, jeśli chodzi, trzeba pewnie zrobić. Wiem, że jest też jakiś kompas. Bardziej teraz to musimy poszukać jakiegoś żarcia. Wodę wiem, że chyba się tak po prostu pije i fajnie, mamy tu też blisko. Można tak pić bez jakiegoś przygotowywania. Jakieś tam poradniki oglądałem. O, mamy tak, pomidorki. No i normalnie bierzemy w łapkę, nie? I jemy sobie. Musimy pozbierać więcej. Można też uprawiać tutaj właśnie jakieś inne te warzywa, o, i tak dalej. No zobaczymy zaraz, co tu jeszcze. O, dynie właśnie. No, wystarczyło, widzicie, trochę pochodzić po łące i mamy to. O, tutaj też. No piękne tu jest, są te lokacje, naprawdę mega. Jeszcze gierka mi się udało kupić tam trochę na przecenie. O, tutaj też jest jabłuszka. Trzeba tylko uważać na zwierzęta, bo różne są. Na pewno sobie obetniemy jakąś taką owcę, raczej no, będziemy potrzebowali wełnę. Co my tutaj mamy? Ładnie, ładnie, nie powiem. Prawdziwy raj. Jeszcze można pływać też, można robić łodzie i tak dalej. No dobrze, żebyśmy się też nie zgubili, wracamy do bazy. Do naszego domku. Myślę, że tak odcinki będą mniej więcej co 2-3 dni. Zobaczymy jak to wyjdzie w razie co mówię, bo jeszcze inne serie prowadzę z innych gierek. Głównie z II wojny światowej, Call to Arms, ale też właśnie Survivale 7 Daysa. No, miałem też i z kumplami i serię na kanale. I singla. O, świnki są... Fajne też jest to, zauważyłem, że są też takie młode zwierzęta, to znaczy, że mała świnka też była z rodziną. Teraz co prawda nie widzę, nie wiem czy one się rozmnażają, czy jak to jest, ale no mega są słodkie te zwierzątka. Dobra. No, krówki, trzeba uważać tam na niedźwiedzie, oczywiście część tych zwierząt jest... Jakiś wąż, czy... No, fajne jest to, że nie znam tej gry, więc... No, będzie wszystko autentycznie, że tak powiem. A nie, że już znam coś. Dobra. Co my byśmy tu mogli zrobić? Ten... Mogę to już? Nie. Jak to się dzieje, że to się jeszcze nie zrobiło? To tak długo to trwa? Musimy tak. No nie, nie, nie chce się, widzę, że jakoś to chyba musi się to jeszcze przepalać. Mi się wydaje. Oj, znowu są te świnki, ale to nie, to są jakieś inne. Co tu jeszcze możemy zrobić? Oczywiście są inne materiały jeszcze. Z kamienia. No tak trochę prymitywnie bym powiedział. Niektóre tutaj rzeczy, ale no zobaczcie ile tego tu jest, nie? Narzędzia. Okej. O, jest kosa. To bym bardzo chciał, tylko potrzebuję iron sheet. A ten iron sheet to... Co to jest? Tu są znowu blueprinty. Okej.
Jakby tutaj to ogarnąć. O, jest kompas. I też potrzebujemy nowoczesny kompas. Okej, co tu jeszcze mamy? To też by się przydało, ale ja bym chciał zrobić, okej, z tego sticka. Sticka zrobimy bezproblemowo. Iron sheet jest. A, potrzebujemy anvil, okej. I kowadła. A żeby zrobić kowadło, to potrzebuję lepszego workbencha. A żeby mieć iron ten, no to... Dobra, widzę, że one są jakieś takie złote, to znaczy, no już chyba im gorąco jest, że tak powiem. Jakąś skrzynkę by było fajnie odkładać te rzeczy. Gdzie tutaj byśmy zrobili pod E, jest ten crafting. Equipment. No, tu są fajne te skrzyneczki, nie powiem. Niektóre to takie, no, no. Dobra. No to co, musimy ściąć trochę tych drzew. Śmiało. No i można grać oczywiście tu z innymi osobami na jakimś tam kooperacji, lanie, czy jak tam wolicie, z kumplami widziałem. Czy tam z koleżankami, jak tam wolicie, bo ja zawsze mówię kumple, kumple, ale też przecież dziewczyny grają w gry, nie zapominajmy. Dobra. Co tu mamy? Ten hemp się też przyda. No to nie wiem, chyba nic nam nie dało. Też będę zbierał. Okej. No i co? Zrobimy sobie... A, musimy podejść do tego. No i co? Sztaby się... Ej, są. A, jest tu hot. Okej. I co ja mam tu zgasić? Aha. A ile mamy jeszcze? Aha, nie ma już. Okej. O, mamy to. No to super. Fajnie. Mam 7 tego. Na pewno chciałbym to zrobić. Dobrze. Tego, tych sticków też zrobimy. No i narzędzia bym chciał. Na pewno te sheety by była. Sheetów nie zrobimy, a anvil też nie zrobimy, bo potrzebuję tutaj. Dobra, to zrobimy sobie lepszego. Potrzebujemy jeszcze więcej... No. Drewna. No jestem bardzo ciekawy tych jaskiń, bo tam takie a la dungeony, czyli jakieś takie, no, różne zamki, jakieś takie, no nie wiem jak to nazwać, powiem wam, jakieś lochy, coś w ten deseń. Ja to najbardziej to z Minecrafta, można powiedzieć, takie coś kojarzyłem, jak jeszcze wiele, wiele lat temu się grało w to. No The Forest to też kompletnie inna gierka jeszcze, ale no gdzieś to wszystkie te survivale mają to w sobie jakiegoś. Co to się nie klepie? Dobra. O nie, biedna. Ale nic nie dostała, okej. Fizyka jakaś tu jest mimo wszystko. Widzę, że to zwierzęta, ale też sobie mówię, tak błogo chodzą. O, dobra, widzę, że to było jakieś takie lepsze drzewo chyba. Są też różne rodzaje. Możecie też dać znać mniej więcej, ile te odcinki mają trwać. Zawsze gdzieś tam dostosowuję to do widzów. Tak mniej więcej. Co tu mamy? Też kamień. Tak, to jest kamyk. I co, bierzemy się też za to. No, normalnie ślad zostaje, więc... Okej. Budowanie też jest tutaj takie dosyć, takimi paskami. No da się tutaj dosyć sporo. Co ludzie tu chałupy różne robią, budynki, to naprawdę to się w głowie nie mieści. Jak tam oglądałem właśnie czy na Steamie, czy tam na forum, to naprawdę... Wow. Dobra.
Musimy tylko uważać z tym zdrowiem. Musimy też zrobić właśnie namiot czy łóżko, żeby się tam odradzać. Mam takie ustawienia chyba, że przy śmierci i tak mamy te przedmioty. Ale mimo wszystko... No można sobie tu też poustawiać. Powiem wam, że nikt tego chyba nie nagrywa. Też jest tak mało znana ta gierka. Ale ona nie nudzi mimo wszystko, bo no jest tutaj tyle do robienia, zwiedzania. No ona jest taka, mówię, bardzo spokojna. Ale mimo wszystko... O kurde, tu jaka jaskinia, ale jest co tu robić, nie? Samo to zwiedzanie, ile tego jest. Bo świat jest mega. Dobra. Co my tu mamy? Okej. Okay. No, widzę, że na razie będziemy musieli gdzieś na jakąś większą podróż pójść kiedyś. W ogóle też można mieć tutaj konia, powiem wam. I jeździć na nim. Także tylko nie mam pojęcia, jak go zdobyć i tak dalej. Ale myślę, że z każdym odcinkiem gdzieś tam czegoś się będzie człowiek dowiadywał. Jak ktoś wie, to śmiało też piszcie. Chętnie się dowiem. Może ktoś akurat doświadczony jest w tą grę. No właśnie, tutaj, żeby nie zlecieć. Okej. Ale te jaskinie są naprawdę niezłe. Dobra. No i właśnie ten... O, a tu co, to wchodzą te zwierzęta? Tu nie. Ten, chciałem powiedzieć, to Unity na tym systemie. No, wyleciało mi z nazwy. Ale naprawdę super to wygląda tutaj na tym programie. O, wiecie, o co chodzi. Ładnie to wygląda. I tak, bierzemy od razu crafting. I chciałbym zrobić tego lumber. Mamy to. Workbench. Mamy to. I tak. Od razu sobie to zamieniam. Zróbmy sobie tutaj to. No, z takimi imadłami. Fajnie, fajnie to jest zrobione. Tyk, mamy to. Okej. Teraz tak. Następna sprawa to jest ten anvil. Iron gnut. Gdzie to? A, i nie mamy znowu... Dobra, niech to już będzie tutaj. Musimy to wziąć w łapę. No realistycznie, nie powiem. Niech będą te trzy. Mamy tutaj to. Jest, no mamy 5, czyli co 8 się tylko robi. Okej, okay, no i co? Jaramy. Jakbym chciał zrobić jakiś lepszy, to jestem w stanie to zrobić, ale no dopiero... O kurde, tu co w ogóle duży jest ten... Mhm. 24, no to widzicie, tak to jest. Tu co to jest? Do jakichś lepszych materiałów? Do papieru, o kurde. A skąd mieć ragi? To też ciekawe. Low, campfire, no to też się w sumie przyda. A, okej, okay. Czyli my tylko wystarczy, że z patyków to zrobimy. A jakieś łóżko, coś? Crafting station. Jest tylko podpisane. Medyczne equipment. Co tutaj mamy? Okej. Okay. Jakbym chciał jakąś mapę. Tu jest camping, ok. O, tu mamy, proszę bardzo, do konia. Rozumiem. Co tu jeszcze jest? No ciuchy to się zrobi, on uszankę nawet można mieć. To co to jest? Aha, super, rusztowania. Nawet w gałę można grać, w piłkę nożną.
Zarąbiście. Inne tu takie rzeczy. Nie wiem, jak tu jest z mapą, mówiąc szczerze. Ale dobra. Tu możemy z drewna. O, możemy robić też cegły, marmur, beton, asfalt. Plaster to zapomniałem, jakiś gips, coś takiego. Loam, już nie pamiętam, co to było, ale no jest trochę tego, nie powiem. Dobra, tu drzwi. O, jest łóżko, właśnie. No, zaraz zobaczymy, jak bo chciałem ostrzyc tą. No, owce. Dobra. Nie będziemy tutaj brali tych, tylko to chciałem. No nie, jeszcze tych iron sheetów nie mamy, kurde. No nie tak prosto. A to się robi i robi niestety. A żeby zrobić jeszcze ten anvil cały, to kowadło. O kurde, no ta, to myślę, że dopiero pewnie w przyszłym odcinku zrobimy. Ale możemy sobie zrobić... Chociaż też nie mam, nie wiem skąd cloutha brać. Jarn. Okej, też muszę sobie posprawdzać, co to inaczej było. Coś z jakichś liści, czy nie wiem z czego to brać. Macie tu też mnóstwo różnych rzeczy. Niby, widzicie, to są mniej więcej te podobne te rzeczy, się bierze, ale... Standing torch, okej. Wall torch. Nie no, jest tu dużo, dużo. Możemy też, widzę, malować, jest... Ore detector. Oko. Możemy, widzę, też tutaj siać, inne rzeczy takie robić. Nawet co, liście zbierać? Nie wiem, co to jest. Okej. Też tu różnych rzeczy. Drzwi i tak dalej. No dobrze, dobrze. Nawet macie domek dla ptaków. Okej. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco, naprawdę. O, możemy też... Tylko, że tego cloutha. Nie wiem z tego cloutha, jak zebrać. Dowiem się na pewno w czasie. Tu też jakbyśmy mieli wdzianko. Okej. No dobra, przepala się to coraz bardziej. Dobra, weźmy może jeszcze... Ile mamy tego? Niedużo. Tu jeszcze możemy albo... Przerobię to wszystko na... Lumber. Tyk. 24, czyli mamy razem 32. I bym chciał zrobić... gdzie to mamy? Tego chesta. Okej. Szyneczka. Aha, w ten sposób. Dobra, niech sobie tutaj to będzie po prostu. O. No i co, przeniesiemy. Oj, mamy od razu napisane. Niech będzie w takim razie. A ciekawy jestem, czy my to możemy posadzić. Ej, możemy. Zarąbiście, nie powiem. Niech sobie będzie. I się nawet otwiera. Czyli co, na tym też może być. No to dobrze. Sticky, inne tu rzeczy, hemp. Dobra, bierzemy to od razu też. No ten iron, niech będzie. Czyli fajnie to trwa. Ja ustawiłem akurat, żeby to godzinę trwało. Jeszcze tutaj zobaczmy. Jest peaceful mode, jest wyłączony. Także różne tutaj rzeczy. No, tak jak było mniej więcej. Nic tu takiego nie zmieniałem. Oprócz tam jakichś FPS-ów, czy tam... zdjęć i tak dalej. Tak to jeszcze patrzę, czy coś tutaj mamy. Blueprinty są, podróż pod J. Ale mapy nie widzę. Mapy nie widzę. Tutaj mam cię właśnie, jak też zarządzać tymi rzeczami. Te fikuły. Jest nawet pauza w tej grze, więc zarąbiście, nie? Że robi się, wciskamy, gdzie ten pauza jest. I mamy na dole pauzę i pyk. Że jest też super pod tym względem.
Patrzę, jak tam nasze paliwko. No jest dźwięk elegancko. Może i troszeczkę powinienem podgłośnić tą gierkę. O, żeby była muzyka i tak dalej. Bo nie wiem, czy nie za cicho była. No dobra, no co, myślę, że sobie tutaj zakończymy. Pozwiedzamy może w przyszłym odcinku tą jaskinię. Na pewno będę chciał zrobić to kowadło. Myślę, że tak odcinki, no nie wiem, zobaczymy, czy te po około 30 minut, czy coś takiego, czy albo trochę dłużej. No, naprawdę chillowy ten survival, fajnie można się tak rozerwać, bez właśnie jakiś zombie i tak dalej. Także co, jeśli się podobało, możesz zostawić lajka, zawsze gdzieś tam wspomoże to mój kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.